Hej, hej! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej wyspy dzienników z wyspy Koralowca. Wyszliśmy, słuchajcie, w pierwszy dzień jesieni po Bobby. No. O, to Ty jesteś tegorocznym rywalem, co? Aha. Nie, żebym się czymkolwiek przejmował. To w sumie nawet urocze ten cały wysiłek, jaki w to wkładasz. Popatrz na swoje smutne uprawy. To wszystko, co mam przeciwko? To cóż, w takim razie w sumie to już wygrałem. Co? Nie masz pojęcia, o czym mówię, prawda? No proszę Cię! Festiwal zbiorów. To jakby największy event w ciągu roku dla farmerów. Beluga Bay i Starlet Town idą łeb w łeb jako najlepsi farmerzy. Jeff Smith jakby ocenia rzeczy, które mu pokażemy, czy które pokażemy 15 dnia jesieni. Czy to cokolwiek dla Ciebie znaczy? No cóż, prawdę mówiąc, to tak naprawdę czasami jest bolesne. Tata zawsze powtarzał, że wygrywanie tych rzeczy to tak naprawdę urok, strategia i posiadanie najlepszych produktów. Wygląda na to, że już wygląda na to, że wygrałem już wszystkie 3 elementy. Powodzenia, farmerze Teo. To serio będziesz go potrzebować. Co za chami prostak. Wszystkie nasze uprawy przepadły. Wyrosły nam jeszcze papryczki. No dobra. Widzę, że papryczki się trzymają, to znaczy, że jesienią można też je ogarnąć. Okej, to nam... Tu nie zostaje nic innego jak wykoszenie tego, co tu jest. Dobra. Okej. Nie chciałabym tych papryk zniszczyć, skoro one tu dalej mogą stać. Tak. Dobra. Mamy to. Tu oczywiście będziemy zmieniać układ, tak jak mówiłam, tych naszych kropsów. O nie! Ja myślałam, że te drzewa są dożywotnie. A one nie. Co za paskudztwo. No nic, podlejmy sobie to, co nam tu zostało. To znaczy podlejemy sobie drzewko to. Tam to jest podlane. I tu podlejemy papryczki. Na pewno kupimy dzisiaj kropsy, żeby jak najwięcej rzeczy zasadzić na dzień dobry, więc to jakby to na bank. Rzućmy to tu. Kurde, zostawiłabym te owoce i warzywa. Nie wiem, czy nam się do czegoś nie przydadzą. Wrzucę to na razie wszystko tu. Potem się będziemy zastanawiać, co z tym zrobić. Dobra. Zostawiamy to. Potrzebuję wziąć jeszcze trochę słomy. Tak, gdyby się okazało, że w kurniku trzeba jej dosypać. Możemy zobaczyć. Chyba mamy duże jajka, słuchajcie. O, jaka czuchy. Tak, mamy duże jajka. Ale rewelka, bo to pozwoli nam też oddać rzeczy, słuchajcie, w tym. Pozwoli nam to oddać rzeczy w... Może u bogini. Ja nie mogę się wysłowić. W takim razie mamy jedno jajko. To bym zostawiła. To musimy wziąć i to musimy wziąć. Dobrze mówię? To na razie mogą sobie tu zostać. Nie sprawdziłam tego siana. Się nie okazało, że siedzą głodne. No właśnie. Ale bym się teraz załatwiła. Tym się zastanawiała, dlaczego nie ma jążarełka i nie przynoszą jajek. Dobrze, to mamy zrobione. Odłóżmy sianko w takim razie. Sprzedamy te pikle. 120 te pikle poszły. Tu się wszystko zgadza, tu się zgadza, tu mamy rzeczy. Dobra, idziemy. Idziemy tak, do Carpentera w pierwszej kolejności. Mam nadzieję, że jest dzisiaj otwarty i że cała reszta, która jest... Tu jakiś nowy robaczek jest. Chyba. Tak! Konik polny. Ha, super. Tu jest drugi. Więc sobie też go weźmiemy od razu. Dobrze. O, jest otwarte. Chciałam powiedzieć, że jest za wcześnie, już jest 9:30. Nic nie jest za wcześnie. I teraz tak. Cześć, Linda, kochana. I'm so interested over there. Dobrze, ja bym chciała w takim razie sklep. Czy ja już teraz mogę w końcu tą swoją stodołę tu ulokować? Mogę. I wstawimy ją, myślę, mniej więcej tu. Wtedy byśmy mogli wrzucić dwie, w razie czego. Tak to zrobimy. Tu będzie drugi kurnik obok, a tu zrobimy dwie stodoły. Tak, I'm sure. Pięknie. 2 dni przed nami. Ciekawa jestem bardzo. Nie wzięłam kopaczki. Jakie będą teraz kwiatuszki na przykład na jesień? Co tam tu będzie wyrastać? Tako! Cześć tako, stary druhu. Dawno żeśmy ze sobą nie rozmawiali. O, czy to jest żonkil? Nie, to jest coś innego. Myślałam, że żonkil, chociaż żonkile są w sumie na wiosnę. Nie mam tego pojęcia, co to jest. Ale myślę, że się przekonamy. Dobra, chodźmy otworzyć geody. I spróbujmy oddać nasze narzędzie. Upgrade tools. Ja bym chciała upgrade'ować to. Czyli jednak dobrze, że wzięłam wood. Cut grass weeds, also need to clearing trash. No. Tak, chcę. Upgrade. We'll work on soon, I'm already in one day. Czyli nam to zabrali. No także dzisiaj nigdzie, że tak powiem, pod wodę nie pójdziemy. Ale to nic nie szkodzi. Mamy co robić na pewno na naszej... Kwarc. Na pewno na naszej... lepidolit. Farmie. No i kamień. No dobrze. Jest też kilka rzeczy, które musimy tu dzisiaj, w cudzysłowie powiedzmy, obskoczyć. Idziemy teraz do laboratorium najpierw. Oddajemy rzeczorki do muzeum. Potem pójdziemy do... Fosilka, proszę bardzo. Stegozaurus. Ząb stegozaurusa. Chyba ząb. Nie doczytałam. Dobra. Teraz idziemy do muzeum. Potem pójdziemy nad jezioro. Możemy pogadać z dziewczynami. Nie mogło lato być trochę dłuższe? Nie skończyłam czytać jeszcze. Jest troszkę chłodno, ale wolę to od letniego upału. No, trudno się nie zgodzić. Też wolę, jest troszkę chłodniej niż w środku lata, chociaż uwielbiam letnią pogodę. Czyli brak, wiecie, brak deszczu. Okej. Oddajemy robaczka. Oddajemy kamyczek, kwarc i stegozaurusa. To jest pazur niby. Dostaliśmy nagrodę. Dostaliśmy pumpkin seeds. Świetnie. Ciekawe, ile one rosną. 13 dni. Oh shit. Ale chyba co 7 dni jest zbiórka. Dobrze doczytałam. Every 7 days. No dobra. I mamy brązowe quality, także nie jest źle. W sumie to czekajcie, możemy się tepnąć stąd, to jest biec. Tepnijmy się tu nad jezioro. Oddamy nasze jaja. Jajka są chyba tu. Nie, są tu. Mamy oddanie. Małe jajko, duże jajko i duże jajko. Maszynę do majonezu drugą odblokowali. Myślałam, że dostaliśmy, a myśmy ją chyba odblokowali. Tu dajemy majonez. Okej, dobra. Dostaliśmy maszynę? Tak! Subcia. Proszę przyjąć maszynę do majonezu. Rewelka. Dobra, teraz by się przydało iść do sklepu. Musimy się dostać tu. O nie! Dobra, to idziemy po nasiona. Sklep z garnkami jest zamknięty dzisiaj. Konik polny nam odskoczył. Znowu ten robaczek. Dobra. Rainbow. Zobaczmy, co tam w sklepie sama słychać. O, Bonbon. Cześć, Bonbon. Bonbon all day. Chodźmy w takim razie kupić nasionka. Zobaczmy, co nam oferuje jesienią. Nasiona ryżu. 9 dni. Cranberry seeds, czyli żurawinę. 5 dni. Bazylia. Buraki, amarantus, Boże, kabaczek, słodkie ziemniaczki, orchidea, pumpkiny, dragon fruit. Dragon fruta mamy, plant in summer or fall. Dobra, czyli mamy to na jesień. Summer or fall, jackfruit. Quality. Pytanie brzmi, czy drzewo po prostu wytrzymuje dwa sezony? Jak ja bym je zasadziła teraz, to ono wytrzyma jeszcze zimę. Wybaczcie, czy one są po prostu dostępne tylko przez dwa sezony? Czy przez dwa sezony? Czy w sensie, czy tylko w latem i jesienią mogę je zbierać? Bo jeżeli tak, to bez sensu, żebym kupowała sadzonkę drzewa. No nie wiem. No one są trochę drogie. Może skupmy się na tym, co my tu mamy. Weźmy sobie 8 orchidei. Ziemniaczki. pieniądze przewalimy na farmę, ale to o to właśnie chodzi w sumie. Kupiłam tylko dyniek, ale dynki mamy. 2500 nam zostało. Skoro nam zostało 2500, to ja bym chciała jeszcze jedną rzecz spróbować zrobić. Chciałam zobaczyć, jak wygląda kwestia kupowania rzeczy dla zwierzątek i tej adopcji, bo adopcja kosztowała na pewno 2000, dobrze mówię? Rozmawialiśmy o psiaku i mieliśmy wziąć Spike'a. Pet house, pet bed, tak? Sprawdźmy sklep. Pet house 3000, a pet bed 500. W sumie w środku w domku. A weźmy. Czy ja teraz mogę adoptować pieska? Czy ja mogę już adoptować pieska? No ale wzięłam pet bed. Czyli chyba, że muszę go położyć, słuchajcie, w domku. Czy ja wzięłam zły? Pet Dogdem. Home Decor. Nie no, chyba dobry. Idziemy do domku sprawdzić. Idziemy sobie stąd i tepniemy się tu. Albo nie tepniemy. Albo nie, czekajcie. Pójdziemy tędy. Zobaczymy, czy coś tu po drodze wyrosło. O, robaczek nowy. Takiego jeszcze nie mamy, na pewno. O, jaki włóczkowy, śmieszny. Cześć, Macy. We don't have anything going on until... Nie mamy nic, nic się nie dzieje aż do 3. tygodnia jesieni. Dobra, sprawdźmy, czy tu coś widać. Jeszcze moglibyśmy się przejść na plażę. Dobra, to słuchajcie, idźmy zrobić, co trzeba zrobić. Bo nam energii zabraknie i dnia też, żeby to wszystko posadzić. Dobra. I tu trzeba się przearanżować troszkę. Po pierwsze, zostawmy... Nie to. Zostawmy tego. Wejdźmy do domu. Mamy pet bed. Teraz sobie pogotujemy nasze robaczki. Mamy więcej energii. Dobra, mamy to. To mamy ugotowane. Czy ja tu mam coś przy sobie? Nie mam nic takiego. Dobra, to sobie pójdziemy teraz tu. Nie, tu kwiatuszek. Kwiatuszek tu. I ja bym chciała postawić maszynę do majonezu drugą. Ja mogę to zrobić w tym miejscu? Mogę. To nie... A, dobra. No nieważne, niech jest maszyna do majonezu tam. Tu. Tu byśmy chcieli narzędzie do trawy, którego nie umiem zlokalizować. Na pewno fertilizer. Tu nie widzę. Tu nie widzę. Gdzie ja to wsadziłam? Tu jest... I teraz na pewno potrzebujemy więcej tego. Skrapy. Mogę zrobić 3 takie nawadniacze, więc też sobie je zrobimy. I teraz tak. Możemy wziąć... Aha, jeszcze muszę wziąć siekierkę. I zanim co, to się cofniemy. Tepniemy się tu. Zobaczymy, czy jak leżanko jest w domu, czy ja w końcu mogę adoptować pieska. Byłoby super, żeby, wiecie, dołączył do nas przyjaciel na nasze deszczowe jesienne wieczory. Ale teraz możemy z tymi wszystkimi psiakami się tu chyba... Cody. Króliczek! Jaki słodki! Cooper. Mister Fluffy. Czy ja mogę w końcu adoptować pieska? Czy ja mogę Bonkera adoptować? Tak! O! Ach, nie pomyślałam, że będzie można zmienić się imię. Może po prostu zostawimy mu jako Spike. O! Jutro przybędzie dopiero na farmę, ale uroczo. Malcolm. Słuchajcie, poznamy trochę te wszystkie zwierzątka i Nariz. Potek jak śpi, Franki. So cute. Ten to chyba nasikał Fizji. Luna. Chyba siusiają. Spoko. Adoptowaliśmy pieska. Ciekawe, czy trzeba go będzie też karmić, czy nie. Zobaczymy. Dobra, wracamy do naszą farmę teraz. Ile rzeczy nam się udało ogarnąć. Co prawda będziemy mieli stodołę, ale nie będziemy mieli czego w niej wstawić, bo nie będzie najzwyczajniej w świecie miejsca na, znaczy pieniążków na owieczki, ale jakoś tam zaradzimy. Dobra, teraz musimy to zrobić w jakiś taki bardziej, myślę, sprytny sposób. Czy ja to mogę? Ja mogę się tego pozbyć? Też tym? Tak. To. To. Use attachment. Nie chcę jemcia to. Czemu nie mogę tego wykosić stąd? Aha, może jak tak zabiorę z wnętrza. No to mi też popsuło teraz koncept. Tam chyba, że ścieżkę przerobimy. Mogę tą ścieżkę stąd wykosić. Dobra, to przystosujemy to tak, słuchajcie. Żeby to miało sens ze względu na to nawodnienie. Mamy tutaj, to kolejne nawodnienie powinno znaleźć się w tym miejscu. O. Tak. Teraz ta ścieżka powinna się stracić stąd. O Jezu. Dobra. Dobra. Tu. Kolejna musi być tu. Teraz to powinno być tu. I tu ścieżka znowu do rozwalenia. Okej. Tego też przerzucimy. Chodź no tu. Przerzucimy cię. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. W to miejsce na razie. Tu cię podlejemy. Tu cię podrzucimy. Wiecie, żebym ja tu miała też... Tu już nie ma sensu. To teraz by się przydało go wrzucić tu. Okej. W sumie czego mi brakuje, żeby zrobić ich więcej? Skrapów. No to nie problem. Dawać śmieci. Dawać śmieci. Gdzie to było? Tu? Tu? Dobra, skrapy się robią. Teraz tak. To musimy przeorać. Okej, tu. 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 Dobra. To byśmy też musieli stąd wywalić. Jeszcze jedna rzecz, bo ja bym tu chciała mieć przejście. W sumie to jest najbardziej optymalne, żeby nie tracić... Dobra, to nie, nieważne. Kolejny sprinkler tu. Kolejny sprinkler tu. Ok, teraz sobie tu szybciutko musimy zaorać. Dobra. No i w sumie lecimy z koksem. 4, 5, 6, 7. Osiem. Nie, coś tu źle zrobiłam. Coś tu... 3. Aha, że tu stracę jedno pole. No dobra, niech będzie, że je stracę. To mogę jeszcze tu przeorać. To była tam. Aha. 9, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Myślę, że jakby tym, żeby miało to ręce i nogi, dobrze wyglądało i w ogóle, to będziemy się przejmować dopiero, słuchajcie, jak będziemy mieli już wykonane lepszego poziomu i te nawadniacze i jakieś ścieżki i tak dalej, wiecie, żeby to miało troszkę więcej sensu. Okej. Teraz tu 4. Tu musimy jeszcze przekopać te 3. Dobra, i teraz jeszcze sprawdźmy. Teoretycznie tu na dole by można... Dobrze mówię, tu będzie sprinkler. Czekajcie, tak to zrobiłam już z 22:30. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Ja sobie tutaj szybciutko wydłużę dzień. Wiem, że to jest trochę cheaterstwo w tej chwili, ale bardzo by mi zależało na tym, żeby móc wykonać jeszcze kolejne kroki. Jeszcze 2. W międzyczasie możemy nawozić. Czy ja tu coś z tyłu posadziłam? Chyba posadziłam. Dobra, tu sobie robimy od razu kolejny fertilizer. Okay. I jeszcze raz dla pewności, jakbym wrzuciła go tu, czyli w tą ostatnią linijkę muszę wrzucić, tu i tu. Dwa by się przydały. Jeden na pewno. Jeden na pewno. Dawaj to. Sprinkler kolejny, czyli tu. Ok. Dorzucamy ten ryż do tego. Od razu go nawieziemy i jeszcze nam zostanie, słuchajcie, do zrobienia. To będzie jedno. Jeszcze nam zostanie. Zostanią nam dynki do posadzenia. 3, 4, 5, 6. Siedem, 8 będzie tu i tu. I potrzebujemy jeszcze 7 nawozów. 7 nawozów i mamy posadzone wszystko. Brakuje, nie wierzę. Potrzebujemy syropu. No i nie nawieziemy tych nasionek. Chyba, że jakimś cudem. Rano jeszcze nie wykiełkują. Więc idziemy spać, bo już jest 12. Czas na podsumowanie dnia. Nie zrobiłam wszystkiego, co chciałam. Nie mamy pieniędzy. Nie mamy nic. No nie no. Dobre inwestycje na początek sezonu. Teraz może nam wszystko rosnąć, także lecimy z podsumowaniem. Pierwszy dzień jesieni. Łapanie na levelu 4. Dostaliśmy skill pointsa Crawling Critter Sense, czyli znowu ta potka, którą możemy na robaki robić. Skąd ja tu mam tyle monet? 2200? Chyba, że za... Nie wiem skąd. Tyle nam zostało? Myślałam, że mniej mamy w ekwipunku. Aha, bo ja myślałam, że za adopcję 2000 zapłacę. Relacje z Alice podrosły i zarobiliśmy tylko 120, no ale jak wiecie, niewiele żeśmy wrzucili tam do tego kociołka dzisiaj. Moi drodzy, pierwszy dzień jesieni za nami. Jutro musimy na pewno dogrzać to, co zostało nam na farmie, żeby ona fajnie działała. Wszystko podlać, co będzie potrzebne do podlania. I myślę, że wybierzemy się pooglądać, jakie mamy kwiatki, trochę pozwiedzać ten nasz teren w jesieni, czyli jakie kwiatki, co na plaży będzie leżało. Narzędzie chyba będzie gotowe i powinien teoretycznie pojawić się jutro u nas Spike. Także zobaczymy. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej części. See ya!